Witajcie, z tej strony Paulina Furtowicz, jestem właścicielką marki Kolory Twojej Urody oraz autorką książki Atrakcyjna każdego dnia. W ramach projektu wyzwania Nowy Rok, Nowa Ja postanowiłam pomóc Wam zrealizować Wasze postanowienia noworoczne. Jednym z takich postanowień często jest: zmienię pracę, znajdę pracę swoich marzeń. Ale wiadomo, jak przy takich rozbudowanych postanowieniach potrzebujemy wziąć pod uwagę wiele elementów. Jak się za to zabrać, od czego zacząć? W tym celu zaprosiłam specjalistę w tej dziedzinie. Witaj, Izabela. Witam serdecznie. Izabela, opowiedz nam kilka słów o sobie. Nazywam się Iza Wojtaszek i pomagam stworzyć wymarzone życie zawodowe. To jest taka główna klamra, która spina akurat moje projekty. Z nich takim najważniejszym i który najczęściej prowadzę, jest program Odkryj i zdobądź pracę marzeń, w ramach którego pomagam dopasować pracę do osoby, czyli do jej pasji, kompetencji, stylu życia, jaki dana osoba chce wieść, tak, bo nie tylko dopasowywać się do rynku pracy. A z drugiej strony pomagam też zdobyć pracę, bo jedno to jest wymyślić sobie, jaka praca do nas pasuje, ale później pójść właśnie w życie, na rynek i ją zdobyć, to też bywa wyzwaniem, także często łączę, to są dwa ambitne cele. Fajnie, że powiedziałaś właśnie a propos tych postanowień, że tutaj no, to jest złożony cel, bo faktycznie, bo nieraz musimy tą pracę określić, co bywa wyzwaniem, zwłaszcza jak mamy na koncie kilka czy kilkanaście lat doświadczenia zawodowego, bo paradoksalnie to, komu pomagam, to są po prostu osoby bardzo doświadczone, i nie wiedzą, w którą stronę iść, bo mają tak dużo kompetencji, więc wyłaniamy te które mogą dać im spełnienie największe. No a później faktycznie idziemy w rynek i szukamy i zdobywamy. Także tak w zalążku wygląda to, co robię. Super. Powiedz nam w takim razie, czy są jakieś umiejętności, które są nam potrzebne i pomocne podczas szukania pracy? Jest cały szereg umiejętności i w ogóle uważam, że w Polsce niestety to jest dla wielu z nas słaba strona, bo my się tego po prostu w większości nie uczymy. I bym zrobiła takie główne rozróżnienie na kompetencje merytoryczne, jakie my potrzebujemy mieć, jeśli chcemy daną pracę zdobyć, i kompetencje związane z sensu stricte szukaniem pracy. Jakby te kompetencje merytoryczne też mają wpływ na szukanie, tak? Bo jeżeli my nie umiemy wykonywać danej pracy, no to faktycznie nie ruszymy z tym. Natomiast myślę, że warto tutaj zaznaczyć, jaki wpływ te kompetencje merytoryczne mają na zdobycie pracy, bo warto wiedzieć, że nie musimy zawsze spełniać 100% wymogów. Nieraz te ogłoszenia o pracę są pisane tak, że jest dużo wymogów, że nam się wydaje, Boże, kiedy ja mam to wszystko opanować, ale nieraz to jest taka hybryda, która zlepia różne cechy idealnego kandydata, że rekruter myśli sobie, aha, jak nie ta cecha, to może inna. I często wystarcza, że mamy spełnione, ok, 100% obowiązkowych wymogów, ale na przykład 60% mile widzianych, czyli w sumie około 80%. Nieraz nawet, gdy mamy większą lukę, to możemy tą pracę zdobyć i warto próbować, natomiast no, może być to bardziej ryzykowne. Natomiast jeżeli mamy w sumie 80%, to przy odpowiednich kompetencjach szukania pracy, przy opanowaniu ich, często jesteśmy w stanie to zdobyć, to wystarcza. Także to jest ta jedna kategoria kompetencji merytorycznych, a jeśli chodzi o samo szukanie, myślę, że wiele z naszych słuchaczy, słuchaczek zdaje sobie sprawę, że trzeba mieć dobre CV i to cieszy, że przykładamy do tego dużą wagę. Ja najczęściej chyba dostaję w pierwszej kolejności o to pytanie. Natomiast to, czego nie wiemy w temacie chociażby samego CV, to jest to, że kiedyś pisało się to CV bardzo takie ogólne. I można było wysyłać jedno CV, a dzisiaj to już nawet nie wystarczy wysyłać spozycjonowane czy dopasowane CV, tylko ja mówię wręcz na wymiar, czyli dopasowane do konkretnej oferty, do potrzeb danego pracodawcy. Wtedy ono jest po prostu bardziej skuteczne, czyli wysyłamy mniej CV, dostajemy więcej zaproszeń. I też w zależności od tego, w jakim kierunku chcemy iść, robimy dzisiaj inne sekcje, na przykład zdanie pozycjonujące, profil kompetencyjny, kiedy chcemy się przebranżowić, awansować, przekwalifikować, a kiedy chcemy tylko zmienić pracodawcę i mieć takie samo stanowisko, idziemy do konkurencji po prostu po to samo, to inaczej piszemy to CV. Więc CV, tutaj dużo osób zaczyna, siedząc nad tym CV, sobie uświadamiać, aha, coś mi nie idzie, nie dostaję odpowiedzi albo nie wiem, jak je sklecić. Więc to jest jedna z takich rzeczy, których dużo się zmieniło i warto się zainteresować. Druga sprawa, no sama rozmowa. Drugi temat, o który jestem najczęściej pytana. Bo o ile na papierze napisać osobę, ktoś nam może pomóc, jak się przedstawić, to jakoś tam możemy się prześlizgnąć czasami na tę rozmowę, ale potem idziemy na rozmowę i widać, że my właśnie nie wierzymy w siebie, że nie mamy tej pewności siebie, nie wiemy, jak o sobie opowiedzieć. Inaczej się pisze pewne rzeczy, inaczej się mówi. Więc warto też się przygotować do rozmowy, no, Jeżeli zmieniamy kierunek, to te pytania będą inne, ale też nawet jeżeli idziemy do takiej samej pracy, rynek się zmienia, są inne wymogi, więc no, musimy nauczyć się mówić o sobie. Także to jest druga rzecz. No ja tutaj mam całą listę tego. Nie wiem, czy chcesz, żebym szła zgodnie z wymienić wszystkie te aspekty w skrócie, bo mogę opowiadać. Tak, już opowiedziałaś, myślę, o takich bardzo ważnych, czyli tak pewność siebie również, prawda? Pełni tak bardzo ważną funkcję podczas procesu poszukiwania pracy. A powiedz nam, dlaczego tak wiele osób boi się zmienić pracę? Jak myślisz, czym to może być spowodowane, z czego to może wynikać? Z jednej strony chcemy, prawda? Mamy takie postanowienie, aby coś zrobić, ale z drugiej strony boimy się. No sama fajnie zdałaś to pytanie, w nim jest ukryta odpowiedź. Właśnie lęk jest takim powodem, dla którego często no, nie jesteśmy w stanie mimo chęci ruszyć z miejsca i ten lęk, pod nim może się kryć wiele różnych rzeczy. Odnosząc to do umiejętności szukania pracy, jakby może nas blokować to, że my musimy się tak zetknąć, możemy się zetknąć z odmową, tak, że ktoś nam powie nie, ktoś nam powie, że jesteśmy no, niewystarczająco dobrzy. Też szukanie pracy wymaga odwagi. No, najmniejszy wysiłek, jaki jesteśmy w stanie zrobić, znaczy wysiłek, dla wielu to jest wysiłek, ale powiedzmy, dla wielu z nas jest wygodnie usiąść za ekranem komputera, tak, poklikamy, podpowiadamy na oferty i jakoś tam jesteśmy w stanie czasami się zmusić do tego. Ale nie zawsze te metody są takie skuteczne. Są jeszcze inne metody oprócz ofert, na które warto tutaj zwrócić uwagę, ale my nie mamy o nich pojęcia. One wystawiają nas jeszcze na większą ocenę, wymagają większej odwagi i tu jest szereg rzeczy, które powoduje nasze obawy, jeśli chodzi o samą umiejętność szukania pracy. Ale też są takie kwestie, no co będzie, jeśli ja tutaj zacznę szukać i mi się nie uda? Albo wpadnę z deszczu pod rynnę. Jeżeli ktoś zmieniał kiedykolwiek pracę, to ja widzę tak, że niektórzy mają fajny pomysł na siebie, idą na studia, kolejne zresztą, rozwijają swoje kompetencje, a potem właśnie chcą tą pracę zdobyć, ale szukają tą pracę takimi samymi metodami jak wcześniej, nie mając świadomości, że to CV inaczej, że trzeba tutaj różne rzeczy przerobić dodatkowo i odnoszą porażkę i wracają w najlepszym wypadku do takiej samej pracy, jaką mieli, albo do jakiejś z przypadku i mają poczucie, no Boże, no zainwestowałam tyle i nic. Tak. I jest taka obawa, że no to co ja mam w zasadzie zrobić, no skoro mi się już raz nie udało, tak? Włożyłam dużo wysiłku. Natomiast warto tutaj zauważyć, że umiejętności szukania pracy to są takie umiejętności, które można opanować, tak jak makijaż, kolory i wizaż i wszystko inne dookoła. Tak samo, czy pływanie, tak samo umiejętność szukania pracy to jest coś, co możemy opanować, nauczyć się i zniwelować ten lęk i obawy. I dużo osób właśnie no, nie uczy się tego, więc nie ma pojęcia w zasadzie, jak to robić bardziej skutecznie. Rozumiem, czyli w takim razie i za jednym słowem Ty pomagasz w tym wszystkim, prawda? Dokładnie tak. I jeszcze może tylko powiem, że my tutaj liznęłyśmy, że tak powiem, fragment tego tematu. Może jeszcze pokrótce tak zaznaczę, że są pozostałe kroki, które warto wziąć pod uwagę, że powiedziałyśmy CV, tutaj maile motywacyjne mogą wchodzić, ogólnie dokumenty. Jest ta rozmowa, są te wiara, pewność siebie, to są supermoce pracy marzeń. Też decyzja, że idziemy w takim jednym kierunku, a nie w 5 naraz, bo oczywiście możemy się przekwalifikować w różne strony, ale szukać 5 różnych prac naraz, no to będzie ciężko, także polecam tutaj wybrać jeden kierunek. Jest kwestia też metod, o których tak troszkę wspomniałam, tak? Co oprócz ofert można robić, żeby szybciej tą pracę zdobyć. Jeżeli chcemy pracę na wyższych stanowiskach, no to w szczególności warto się zainteresować jakimi jeszcze metodami, bo tych ofert na wyższe stanowiska nie będzie w portalach. Albo będzie ich mało. Jest jeszcze kwestia właśnie dobrania tego kierunku i tutaj w tym często pomaga audyt kariery. Jest kwestia oczywiście działania, żeby faktycznie aplikować. Także jest parę rzeczy, jeszcze jest zmierzenie tej luki, ja bym sobie zmierzyła zawsze tą lukę, to jest moja praca marzeń, ale ile ja z tych kompetencji mam, a ile nie mam, bo może jeżeli luka jest większa, to muszę zmienić pracę kilka razy. I mieć plan kariery. Także jest takie, ja wyróżniam 7 elementów, które trzeba wziąć i jeden na drugi wpływa, bo nawet najlepsze CV, ale wysłane słabą metodą, może tak szybko nie zadziałać. Więc jest 7 rzeczy i faktycznie w nich pomagam, uczę tego na co dzień w ramach właśnie programu Odkryj i zdobądź pracę marzeń. Okej, w takim razie Iza, powiedz naszym słuchaczkom, gdzie mogą Cię znaleźć w sieci? Można mnie znaleźć na stronie pracanawymiar.pl. gdzie właśnie są te programy, gdzie jest moje wsparcie. Można też mnie znaleźć na Facebooku, na profilu Praca na Wymiar, gdzie na bieżąco podsyłam jakieś dodatkowe informacje. Natomiast zachęcam do wejścia na moją stronę pracanawymiar.pl. Tam można sobie pobrać na przykład fragment mojej książki, żeby zacząć nad tym pracować, zapisać się na newsletter. Będę robić wkrótce webinary, znaczy cały czas robię jakieś, więc tam informuję o tych webinarach, które są gratisowe i mieć wsparcie w ramach tego, bo teraz mamy fajny moment, że jest ten taki momentum związany z Nowym Rokiem, dużo chęci, więc fajna energia, ale w połowie stycznia będzie się kończyć, więc warto się obwarować tutaj wsparciem ze wszech stron. Ja zapraszam do siebie na newsletter i na webinary, gdzie sukcesywnie będę się dzieliła informacjami, co dalej można zrobić. Super. W takim razie oczywiście pod nagraniem podlinkujemy te wszystkie miejsca w sieci, gdzie można Cię znaleźć. A na ten moment bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i trzymam kciuki za nowe cele w nowym roku. Dziękuję bardzo. Dzięki.